Dzień dobry, Mariusz Seweryn, firma Ampolmerol. Jesteśmy na plantacji demonstracyjnej na demofarmie z panem Łukaszem. Łukasz, dobry chłop. Witaj. Parę słów na temat technologii nawożenia doliczącego firmy Kaldena, którą tutaj zastosowaliśmy. Miałem okazję rozmawiać z prezesem grupy Pomvitrus, prywatnie twoim tatą, na temat technologii, jaką stosowaliście zaraz po przymrozkach, tak? Powiedz parę słów, bo te przymrozki dały nam się we znaki bardzo mocno w tym roku i no w wielu plantacjach porobiły dużo bałaganu, tak? Jak sobie tutaj poradziliście i czy wypadły rośliny, czy część były przesadzane? Jak to wygląda w tym roku? Przesadzaliśmy rośliny, ale to z przyczyn może aż tak nie przymrozków, bo zdołaliśmy opanować to w sposób tam nawożenia mineralnego, dolistnego. Głównie mieliśmy problem z przymrozkami, bo przymarzła nam rozsada po prostu. Czyli na rozsadniku jeszcze? Tak. Przed wyjściem w pole, jednak jak już ta roślina znalazła się w polu, gleba trochę cieplejsza, tak. Udało się tam tej roślinie przetrwać. Tu jeśli chodzi o technologię, tutaj parę słów powiedzmy na temat tego, co zrobiliśmy przed kwitnieniem, tak? Tutaj stosowaliśmy Agravite Galaxy 3 litry, Agravite Miedź EDTA Plus 0,3 kg i boru 2 litry. Chodziło nam głównie o zastosowanie tego przed kwitnieniem, żeby poprawić tutaj ilość, przyspieszyć i poprawić ilość zawiązanych kwiatów na roślinie i do tego, żeby też poprzez podanie Agravite Galaxy wyczyścić troszkę łan. Tam jest sporo siarki. Można powiedzieć, tylko jeszcze wejdę ci w słowo, że Galaxy, czyli siarka i potas, do tego miedź, która jest właśnie istotna przed kwitnieniem, i bor, to jest taki kombo, które trzeba podać właśnie roślinie pomidora gruntowego właśnie w tej fazie. Powiedz, jakie wrażenia ze stosowania tych produktów, jak mieszanie, bo wiem, że nie tylko stosowałeś to solo, ale też łączyłeś z pestycydami. Tak, łączyłem to przy zabiegach na zarazę ziemniaka w pomidorze, a także pewnego dnia byłem na po prostu plantacji i okazało się, że występuje już stonka ziemniaczana. Przyszedł czas, gdzie trzeba było po prostu też ruszyć z zabezpieczeniem na znowu zarazę, a także alternaria wchodziła. No, pomieszałem to z Cabrio Duo, pomieszałem to z koragenem, tak. I wszystko elegancko, nie zważyło się, więc... No właśnie, na to też zwracamy uwagę, że te połączenia tak układamy, żeby były bezpieczne, tak? Można powiedzieć, ten plan jest w ten sposób tworzony. Powiedz, co przed nami, tak? Mamy w tym momencie rośliny pomidora, nie wiem, może kucnijmy. One są w trakcie intensywnego wiązania pomidora. Jakie zabiegi przede mną? Powiedz tutaj naszym widzom, co przed nami. Widzimy tutaj, że musimy reagować szybko, zaraza atakuje, tak? Dokładnie, dlatego będzie tutaj możliwe, że nawet dzisiaj wykonany zabieg Karial Starem. Do tego dorzucimy na pewno coś, żeby uzupełnić ten wapń przy roślinie, aby niwelować skutki suchej zgnilizny. Tutaj to rozwiązanie, które mogę podpowiedzieć, bardzo często proponujemy w tych rozwiązaniach podanie Agravite CA+, czyli naszego wapnia połączonego z potasem i z borem. Czyli mamy już zestaw taki gotowy, który doskonale się sprawdza w połączeniu z fungicydem i my staramy się zawsze podawać Agravite Galaxy, która ze względu na zawartość siarki ma też właściwości czyszczące, tak jak siarka. Więc Agravite Galaxy na pewno i Agravite CA+ możemy połączyć tutaj z fungicydem, tak? Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, bo nie wiem, czy stosowałeś już Agravite Active 70, czyli tak, ona była już stosowana, tak? Czyli produkt stricte stymulujący, który ma poprawić właśnie kwitnienie. Kwiatostan. Tak. Jest to coś pięknego. Używałem to poprzednimi laty też w
na plantacji kukurydzy. Aha. No i rzeczywiście daje radę. Tu w pomidorze też się odważyłem na to, jest zastosowane. No i myślę, że w ciągu kilku dni będą efekty. To tak czy siak. Życzymy pozytywnych w tym momencie i dużych, dużych plonów. Do usłyszenia. Myślę, że i do zobaczenia za rok. Dziękujemy. Niech plon będzie z Wami.